dołączysz do nas. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z God of War Ragnarok. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I lecimy dalej z naszą misją, z naszą giereczką. Mamy dzisiaj środę, 15:00. Kolejny odcinek. Frostu i głowy. Brock, ty dotykaj. A, czyli to z tym potrzebujecie mojej pomocy. Otóż to. Urządzenie jest dostosowane do twoich rozmiarów. Dzięki niemu łatwiej przyjrzysz się problemowi tymi twoimi oczami z Bifrostu. Dobrze. Czyli mogę jakoś tym sterować? O nie. Nie. To macie utrzymać w miejscu, kiedy będziemy ci świecić w oczy. Sindri, podła kanalio! Otwórz oczy! Szybko! Miałem nadzieję, że nie będę musiał użyć zacisków do powiek. Dalej! Dobrze, dobrze. Tak, teraz strzel! To wciąż nieprzyjemne! Teraz my! Chodź, szybko! Idę już, idę! Na jajach Kresberg! Za co to było? Wkrótce się przekonasz. Muszę tylko poprawić... Już, gotowe. Widzisz? Zero trwałych uszkodzeń. Sam zaraz doznasz trwałych uszkodzeń. Kratosie, rzuć mną, żeby dostał rogami! Co? Na żartach się nie znasz, stary capie? Okej. Rzuć mną, żeby dostał rogami. Bifrost jest uszkodzony. Teraz, kiedy do korzystania z bram służą nasiona Yggdrasilu, nie będziesz już potrzebować stołu ani Bifrostu. Był dla mnie źródłem światła. Okej, rozumiem. Coś wymyślę, ale najpierw podejdź. Pokażę ci, jak to teraz działa. Wyceluj klucz w runę Svartalfheimu, tę po prawej, a potem się skoncentruj. Okej. W środku jest Midgard. Wiem, że nie zamierzasz tam na razie wracać. Żeby dostać się do tych światów, będziesz potrzebował nasion. Okej, Kratos, dom Sindriego. Można już podróżować do tego świata. Wciśnij teraz, by wyświetlić mapę. Zabrano nasiono jedno. Mimira i uda się to sobie. Okej, mityczna brama, nasiona światów. Pewnie dostęp do nowych mitycznych bram. Rzuć światło na ten, dobra. Okej, wciśnij enter, trzymając kursor nad mityczną bramą na mokradłach, aby udać się do Svartalfheimu. No dobra. A, muszę przytrzymać, dobra. Traficie na mokradła w pobliżu miasta Nidavellir. Udajcie się na rynek i podpytajcie o Durlina w tawernie. Na pewno będą go tam znać? Durlin nigdy nie wylewał za kołnierz. Oczywiście mógł się zmienić przez lata, ale znając go, wątpię. Chciałeś iść z nami? O, mógłbym tam wpaść, ale mokradła są... mokre. I pełno tam ponurników, niebezpiecznych, oślizgłych, śmierdzących. Powodzenia! Dzięki. Chwilę, co? Powodzenia! No dobra. Na ratunek Tyrowi rozpoczęto. Co takiego? No, wszystko. Powietrze. Jest ciepło. Co tam siedzi? Chyba możemy użyć tej łodzi, jeśli zdołam ją wyciągnąć. Okej. Zabite kruki, jeden z 40. No to panie. Ostrożnie. Dobra, młody, poczekaj. Rozejrzyjmy się najpierw. Czemu są takie szybkie? No po co ta linka tu jest ten? O! Ha!
Za tobą, ojcze! To kurwa strzelaj, młody. Pełzacz, po lewej! Oj, to tyle. Ta przygoda zapowiada się interesująco. Atreusie, byłeś nieostrożny. Ale wyciągnąłem łódź. Możemy popłynąć tymi kanałami. Zaraz to zrobimy. Dobra, bo tu jest to przejście. Okej, okay, tam nic nie ma. Tu jest łódka. Coś tu jeszcze? Nic tu jeszcze nie ma. Dobra. Zabierzmy tą łódź. W takim razie. Nie mogę uwierzyć, że mama przewodziła tu rebelii przeciwko Odynowi i nigdy o tym nie wspomniała. Mogło to mieć związek z faktem, że rebelia nie do końca się powiodła. Przeszłość twojej matki była jej prywatną sprawą. Pytałeś się o to? Skup się na wodzie, wypatruj surowców. Ja wypatruję, gdzie tu można do brzegu dobić. Jeśli nigdy nie pytałeś mamy o przeszłość, to o czym rozmawialiście, gdy się poznaliście? Po prostu powiedziałeś jej: kobieto, pilnuj domu, ja idę łowić ryby w rzece. I wyszedłeś na 5 dni? Nie. Łowiła ryby znacznie lepiej ode mnie. Widzisz, jak cię Kratos zgasił, mały szmrodzie? Tu można na pewno zatrzymać się. Mamy tu jakąś skrzyneczkę. Co to jest za jakieś... Widziałeś tam coś? Tak. Widziałem. To koło blokuje kanał. Jeśli zdołasz je przekręcić, będziemy mogli się przedostać. Czyli to są mokradła. Trafna nazwa. To bagno. Oczy mnie pieką od tego zapachu. Wiesz co? Faktycznie zapach jest o wiele mocniejszy, niż go zapamiętałem. Ścieżka prowadzi dalej po drugiej stronie gejzera. Gdyby to był Midgard, woda natychmiast by zamarzła. Dobra. W takim razie jak mam tam przejść? Bracie, może mógłbyś to zamrozić? Znaczy, dobrze pomyślałem. Tylko jak się zamroża? A co jeśli użyjesz topora? BFR, czyli wracamy do tego, co kiedyś było. Dobra. Jedno widzę. B jest tam, F jest tu, a RK. Tak, myślałem. To chyba artefakt krasnoludzkiego ruchu oporu.
opaska Heidmara, ojca kilku krasnoludów, których możesz znać. Brock może być tym zainteresowany. Lepiej dać to jemu, niż tu zostawić. No dobra, czyli tu mamy to, tu potem zaskoczyć, ale myślę, że nawet stąd bym dał radę to walnąć. No i git. Co tu mamy? HP więcej? Z tego co pamiętam. Zebrano odpowiednią dużo jabłek i dunu. Maksymalna wartość zdrowia została zwiększona. No i pięknie. Cieszy mnie to niezmiernie. No dobra. Z tej strony to już chyba wszystko. Można się po tym wspinać? Pewnie. To krasnoludzkie budownictwo. Ale młody, włazimy na górę. Tyr był przyjacielem gigantów. Ciekawe, czy spotkał kiedyś mamę. I czy brał udział w tej rebelii. To całkiem możliwe. Bóg wojny często stawał w obronie gigantów, choć nie wiem, czy aż tak jasno opowiedział się po ich stronie. No chodź. Musi być jakaś szybsza droga na dół. Szybsza to wiadomo, że jest. Uważaj, z lewej! Okej. Kamienny mur. Zdolność tarczy. Przytrzymaj Q, aby wchłonąć standardowe ataki i przełamać atak z żółtym pięściarzem. Pierścieniem, kurwa. Za tobą, uwaga! Cyk, cyk, cyk. Dobra, jeszcze jakiś tu skakać ma do nas zamiar. Okej, wróćmy sobie. Bo tu chyba też zostały. Come on. A, okej, bo tu leżała ta. Teraz pytanko, tak, no właśnie. Można wejść, bo tam jest skrzynka. Do której się chcemy na pewno dostać. Bo jak teraz jej nie zbierzemy, to już o niej zapomnimy. Okej. Mogę zaskoczyć? Mogę. Dobra, tu z tej strony nic nie ma, czyli ewidentnie po tym łańcuchu na górę. Dobra, musi być jakiś sposób na przekręcenie tego koła. Ej, mógłbyś ostrzegać, jeśli wiesz, że za chwilę wyląduje między twoimi pośladami. Ziemia. Trzęsienie ziemi? Ha, sporadyczne, ale całkiem zwyczajne zjawisko w Svartalfheimie. Ziemia, w której tyle się kopie, musi się czasem buntować. Dosięgniesz stąd do koła? Cię urwałem. O, wow! Koło znalazło się dokładnie tam, gdzie powinno być. Zastanawiam się, jest tu tak ciepło. Może nie chodzi o to, że zimno jeszcze tu nie dotarło? Tylko po prostu w Svartalfheimie jest inaczej. Tak, chłopcze. Fimbulwinter dotyka każdy ze światów w nieco inny sposób. To dziwne, że Fimbulwinter może być czymś innym niż zimą. W Midgardzie przypomina akurat zimę, a tutaj, jak widzisz, jego efekty są bardziej wybuchowe.
Tutejsze gejzery, wspomniany wcześniej zapaszek. Wszystko to istniało tu wcześniej, ale teraz przybrało ekstremalną postać. Nawet mu nie powiedział, że się ma schylić, nie? O ja, znowu te gówno małe. No dobra. Szyneczka. Tego na razie nie zrzucam. Tam nie przejdę. Tam dalej nie pójdę. Tam coś jeszcze wisi, ale to chyba było do zbierania z... Ojcze, w górze. A, widzę właśnie. Dobra, to jak mogę podpalić młody? Okej, prawym. No i wszystko jasne, dobra. Okej, dzięki Atreusie za podpowiedź, bo w sumie na początku tego nie widziałem, aczkolwiek wracając już to zauważyłem. Ale też bym się zastanawiał, jak tutaj wejść po chwili, więc... Znalazłeś coś na górze? A ty kurwa skąd się tu wziąłeś na dole? Dobra, chyba mamy stąd wszystko. Nie przejdę, powrót na łódkę. Podpłynę teraz tutaj pod to niebieskie i zbiorę tamto. No właśnie, bo to jest do zbierania z łódki, tak. Dokładnie tak to wyglądało. Łuknek zapewnia trwałe korzyści, wartość runy staje zwiększa się o 2, okej. Okay. Jakieś surowce. Dobra, z tej strony nic tu nie widzę. Tu mamy kolejną przystań. Okej. Ty jeszcze żyłeś, lol. Ten, że już zginął. Dobra, tu mamy jedno wspinanie. Młody idzie gdzieś tu. Pozatykali gejzery? Musimy wprawić to koło w ruch, ale woda jest zbyt nisko. Dobra, tu. Za tobą uważaj! Spoko, jestem w trakcie finisheru. Z
myślę, że tak średnio bym miał zaatakować. Jak sprawić, żeby to szybciej leciało? Iju. Koło się kręci. Otwieramy bramę. Słynna krasnoludzka pomysłowość. Wróćmy na łódź. Jeśli krasnoludy z tego świata są jak Brock i Sindri, nie nadają się na sojuszników Odyna. Często tak bywa, że w chwili wyboru widzi się tylko czubek własnego nosa. Odyn zaoferował im ochronę. A sprzeciwianie mu się bywa niebezpieczne. Może gdyby przyszło kilku bogów i pomogło im się mu sprzeciwić? Atreusie, wiesz, że nie po to tu jesteśmy. Tylko żartowałem. Wojna to nie żarty, zwłaszcza gdy mieszają się w nią bogowie. Jak mogę się tu na tą stronę dostać? Tu wygląda, jakby można było połazić. Może mi się tylko wydaje. Bez skrzynia. Z zagadką. Gdzie jest mapa? Ewidentnie tutaj, żeby się dostać do tego miejsca. Ze wszystkimi zagadkami i znajdźkami. Wszystko zniszczone. I tak jestem czujny. Zapewne roi się tu od ponurników. Kurwa, poszalał Kratosie. Atak z lewej strony! Dobra. Trzyma się ściany! Musimy go strącić! Co ty taki ziomek uniki robisz? Dobra. Najpierw tu. Co to jest? Okej. Weź Atreus się tymi gównami małymi zajmuj, bo mnie szlak zaraz trafi. Rękojeści karmiące chaos, zamieszkujący same ostrza. Czy tam rękojeść? O jest późna godzina, spać mi się chce, ale nagrywać trzeba. Nie ma opcji. Okej.
Tu mamy obracanko. Dobrze, że umiesz czytać runy. Nowe znaczniki zobacz w kodeksie. Niebezpieczne drogi. Okej. No, tu będzie zagwozdka, coś czuję niezła. Mogłem tu wjechać i wyjebać z tego wtedy. Dobra, tu mamy na pewno do skrzyni. To są pewnie te wszystkie, nie? I to trzeba będzie wziąć i naładować. Tu jest do R-ki, tu jest do strzałki chyba, czy jakoś tak to wygląda. Tam było na górze jeszcze trzecie. I muszę krótko mówiąc wziąć i to szybko obiec. Tego co pamiętam z poprzednich części. A, dobra, nie muszę tego obiegać. B i P jeszcze zostało, dobra. Jaj, jeszcze P zostało. Otwarte. Dobra, myślałem, że to są te, że to jest ta skrzynia, w której trzeba to naładować na maksa, żeby się ten, ale to jest ta skrzynia, gdzie trzeba po prostu ustawić odpowiednie symbole. Zwiększenie maksymalnego szału. Zebrano odpowiednią dużą rogów krwistego miodu. Maksymalna wartość szału została zwiększona. No i dobra, git. Dostaliśmy kawałek jeszcze paska. Tu chyba już chyba wszystko tutaj. No właśnie. Dobrze, Atreus się mówisz. Więc lećmy sobie dalej. Tyle, że zapiszemy sobie tą grę tutaj i skończymy też odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwonek. Wbijaj do linku w opisie i widzimy się o godzinie 17 w kolejnym odcinku. Miłego popołudnia. Cześć.